Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na wykładzie popularno-naukowym z cyklu Fizyka Warta Poznania, organizowanych przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Intuicja to ta indywidualna cecha każdego z nas, która pozwala nam przewidywać skutki, efekty naszych działań. Przykładowo, jeżeli weźmiemy pasek gumy i zaczniemy go rozciągać, to wzdłuż jego długiej osi zwiększymy jego rozmiar. Jednocześnie jego średnica, obrazowo mówiąc grubość, zmniejszy się. W innym przypadku, jeżeli weźmiemy silikonowy stoper do uszu i zaczniemy go ściskać w jednym kierunku, to w kierunku prostopadłym czy też poprzecznym jego rozmiar ulegnie zwiększeniu. Są jednak materiały, które zachowują się całkowicie inaczej. Powiedzielibyśmy zupełnie nieintuicyjnie. Gdy zaczynamy je rozciągać, ich grubość zamiast maleć, tak jak nam się wydaje to w sposób naturalny, zaczyna rosnąć. A gdy zaczynamy je ściskać, to zamiast zwiększać się, zaczyna maleć. Takie materiały zaliczane są do grupy materiałów zwanych metamateriałami. Należą do nich na przykład auksetyki. Na dzisiejszym wykładzie nasz prelegent, dr inżynier Jakub Narojczyk, opowie nam o tych niezwykłych materiałach i ich niesamowitych własnościach, pomoże nam zrozumieć to nieintuicyjne zachowanie, a także pokaże, w jakich niesamowitych zastosowaniach możemy je wykorzystać. Zapraszam serdecznie do wysłuchania wykładu. Dzień dobry, witam wszystkich widzów. Na dzisiejszym wykładzie opowiemy sobie o własnościach sprężystych i o tym, jak zmieniają się one dla różnego rodzaju materiałów. Przedstawię pewną nową grupę materiałów, których własności sprężyste znacząco różnią się od tych, które znamy z naszego codziennego otoczenia. Opowiemy sobie o tym, co takiego specjalnego jest w tych nowych materiałach i do czego można je wykorzystać. Na przedstawionych zdjęciach widzimy przykłady typowych materiałów, które znamy z naszego otoczenia. Każdy z nas ma jakieś doświadczenia z przynajmniej niektórymi z przedstawionych materiałów. Wiemy, czy są twarde, miękkie, czy łatwo się zginają, czy łatwo się odkształcają. Aby porównywać ze sobą własności sprężyste różnych materiałów, musimy zdefiniować sobie pewien zestaw parametrów, które będziemy w stanie dla wszystkich materiałów jednoznacznie zmierzyć. Przedstawiona tutaj lista wielkości takich jak moduł ściskania, moduł sztywności czy współczynnik Poissona to jedne z najbardziej typowych, ale oczywiście nie wszystkie parametry, które określamy dla materiałów. Znajomość tych i innych wielkości dla materiałów, które wykorzystujemy do tworzenia różnych konstrukcji i budowli jest niezbędna, aby odpowiednio dobrać materiał do danego zastosowania. Nie chcielibyśmy na przykład, aby nowo wybudowany most wygiął się lub runął pod naporem przejeżdżających samochodów. Badanie własności sprężystych wykonuje się w laboratoriach, często wykorzystując bardzo duże i ciężkie maszyny, zdolne wytworzyć olbrzymie siły rozciągające bądź ściskające. Tutaj widzimy wynik pomiaru wytrzymałości na rozciąganie stalowej próbki pokazany na zdjęciu po prawej stronie. Wykres jest zapisem siły na osi Y oraz stopnia rozciągnięcia tej próbki na osi X. Widzimy, że w początkowej fazie do punktu oznaczonego numerem 1 zmiana długości próbki jest liniowo zależna od przyłożonej siły rozciągającej. Jest to tak zwany zakres odkształceń sprężystych. Jeżeli przed osiągnięciem punktu numer 1 zwolnimy siłę rozciągającą, nasza próbka wróci do stanu początkowego i nie wystąpią żadne trwałe uszkodzenia materiału. Jest to tak zwany zakres obowiązywania prawa Hooke'a, mówiącego nam, że odkształcenie materiału jest wprost proporcjonalne do siły,
która go wywołała. W praktyce dokładamy wszelkich starań, żeby materiały w naszych konstrukcjach były tak dobrane, aby w trakcie użytkowania konstrukcji czy urządzenia wszystkie odkształcenia, które powstają, były właśnie w tym obszarze liniowym. Dalsze rozciąganie próbki powoduje już trwałe zmiany jej długości. Od punktu oznaczonego numerem 3 do punktu numer 4 tworzy się charakterystyczna szyjka, którą możemy już obserwować na zdjęciu, czyli takie przewężenie materiału. Te punkty stanowią granice plastyczności materiału, a krótko później dochodzi do przerwania próbki. W warunkach domowych nie jesteśmy w stanie przeprowadzić takiej próby rozciągania stali, ale bardzo podobny eksperyment możemy przeprowadzić, wykorzystując plastelinę. Mamy tu przygotowane 3 jednakowe próbki z plasteliny. Jedna z nich została ochłodzona. Możemy do tego wykorzystać zwykłą zamrażarkę. Druga znajduje się w temperaturze pokojowej. Natomiast trzecia została podgrzana. Możemy do tego wykorzystać na przykład suszarkę do włosów. Ciekawe, jakie różnice uda nam się zaobserwować, gdy będziemy rozciągać wszystkie 3 próbki aż do zerwania. I jako pierwszą rozciągam próbkę podgrzaną. Jest to bardzo łatwe, ponieważ rozgrzany materiał staje się bardziej plastyczny. Jako drugą rozciągam próbkę w temperaturze pokojowej. Jako ostatnią rozciągam próbkę zamrożoną. Wraz ze spadkiem temperatury materiał staje się coraz mniej plastyczny, a rośnie jego twardość. Tu widzimy porównanie wszystkich próbek, które na początku miały jednakową długość. Im bardziej plastyczny materiał, tym większe będzie jego wydłużenie, zanim nastąpi zerwanie. Materiały plastyczne, takie jak ołów czy miedź, będą pękały podobnie do naszej rozgrzanej próbki. Materiały kruche, takie jak beton, nie wydłużą się prawie wcale, ale za to pękną, zostawiając taką poszarpaną krawędź, jak widzimy na przykładzie naszej zamrożonej próbki. Za pomocą takich właśnie badań możemy określić wielkości jak moduł ściskania wszechstronnego, który mówi nam o tym, jak bardzo dany materiał opiera się próbie zmiany objętości. Drugim takim parametrem jest moduł sztywności. Ten parametr opisuje, jak mocno ciało przeciwstawia się próbie zmiany kształtu wywołanej jakimiś zewnętrznymi siłami. Czyli innymi słowy, jak dużą siłę trzeba włożyć w to, aby daną deformację uzyskać. Ostatnim parametrem, jaki dziś omówimy, jest współczynnik Poissona, sformułowany przez francuskiego fizyka i matematyka w XIX wieku. Współczynnik ten określa stosunek zmiany rozmiarów ciała w kierunku działania przyłożonej siły. Powiedzmy, jak bardzo próbka wydłuża się podczas rozciągania, do zmiany rozmiarów ciała w kierunku poprzecznym, czyli prostopadłym do kierunku siły rozciągającej. Opisana sytuacja jest zobrazowana na rysunku, na którym jasno-szary kwadrat zostaje poddany rozciąganiu, w efekcie czego otrzymujemy ten ciemno-szary prostokąt. Wartości współczynnika Poissona znanych nam materiałów są dodatnie. Tutaj widzimy wybrane przykłady materiałów, z którymi mogliśmy się spotkać w naszym życiu. Zgodnie z naszą intuicją zauważymy, że takie materiały jak guma, które mocno przewężają się podczas rozciągania,
mają wysoki współczynnik Poissona. Natomiast materiały twarde i kruche, takie jak na przykład beton, stosunkowo niski współczynnik. Na podstawie teorii sprężystości możemy obliczyć granice, w których ten współczynnik może się zmieniać. Dla materiałów trójwymiarowych będzie to zakres od 1/2 do minus 1/2. Co to może oznaczać? Guma ma maksymalny możliwy współczynnik Poissona o wartości 1/2. To znaczy, że mocno zwęża się podczas rozciągania. Korek, który ma współczynnik Poissona bliski 0, nie zmienia swoich rozmiarów poprzecznych podczas rozciągania. Zostaje nam zatem już tylko jedna możliwość. Tak, materiały o współczynniku Poissona mniejszym od 0 rozszerzają się w kierunkach poprzecznych podczas rozciągania. Takie materiały nazywamy auksetykami. Przedstawione rysunki demonstrują różnice w sposobie deformacji pomiędzy materiałem klasycznym a auksetykiem. Polega ona na tym, że materiał klasyczny po lewej deformuje się w taki sposób, by zachować swoją objętość. Natomiast materiał auksetyczny będzie się deformował w taki sposób, by zachować kształt. W ogólnym przypadku współczynnik Poissona danego materiału zależy od dwóch rzeczy. Od kierunku, w którym działa siła, ściskająca lub rozciągająca, oraz od drugiego kierunku, w którym mierzymy deformację materiału powstałą w wyniku działania tej pierwszej siły. Jedyne ograniczenie, jakie mamy, jest takie, że ten drugi kierunek, kierunek pomiaru, musi być prostopadły do kierunku działania siły. Ponieważ struktura materiałów nie zawsze jest jednorodna, w praktyce własności materiałów, w tym współczynnik Poissona, mogą różnić się zależnie od kierunku, w którym będziemy je mierzyć. Stąd prezentowany slajd pokazuje wszystkie możliwe przypadki, z jakimi możemy się spotkać, badając współczynnik Poissona jakiegoś materiału. Jeżeli materiał będzie izotropowy, to znaczy jego własności nie zależą od kierunku pomiaru, mamy do czynienia z dwoma górnymi przypadkami. Materiał może być nieauksetyczny lub auksetyczny, czyli jego współczynnik Poissona będzie większy od zera lub mniejszy od zera, ale jednakowy w każdym kierunku w płaszczyźnie poprzecznej do działającej siły. Inaczej wygląda kwestia materiałów anizotropowych. W tym przypadku, w każdym kierunku w płaszczyźnie poprzecznego przekroju, wartość współczynnika Poissona może być inna. Stąd, poza przypadkami, gdy współczynnik Poissona jest zawsze dodatni lub ujemny, choć ma różną wartość zależnie od kierunku, mamy przypadki, w których współczynnik Poissona jest ujemny w niektórych kierunkach, a dodatni w pozostałych. Takie układy nazywamy częściowymi auksetykami. Po tym wstępie dotyczącym parametrów opisujących sprężystość materiałów oraz przedstawionej klasyfikacji, możemy zapytać, jak to się przekłada na własności materiałów, które możemy dotknąć, wziąć do ręki lub coś z nich wykonać. Tutaj mamy pokazane obiekty wykonane z materiału konwencjonalnego, zaznaczonego kolorem czerwonym, oraz auksetycznego, ten zielony na dole. Po lewej widzimy przykład jakiegoś obiektu, który jest poddany punktowemu naciskowi. Możemy sobie wyobrazić, że jest to materiał, który jest ściskany. Tradycyjny materiał będzie rozpychany na boki przez ten wciskający element. Można by rzec, że będzie odpływał od miejsca nacisku, powodując, że gęstość materiału w tym miejscu będzie spadała, co w efekcie zmniejszy nam jego wytrzymałość. Z drugiej strony, w przypadku auksetyka, ściskanie powoduje kurczenie się materiału. Niejako napływa on w miejsce przyłożonej siły, zwiększając lokalnie gęstość
i powodując zwiększenie wytrzymałości materiału, będzie się zachowywał, jakby był coraz twardszy. Prawa kolumna zawiera przykłady rurek wykonanych z obu typów materiałów. W przypadku rozciągania takich rurek, na przykład przez wzrost ciśnienia jakiegoś czynnika, który jest pompowany wewnątrz, widzimy, że grubość ścianek rurki wykonanej ze zwykłego materiału ulegnie pocienieniu. Jest to efekt analogiczny do tego, co widzieliśmy na początkowych slajdach w przypadku próby rozciągania stalowej próbki. Rurka auksetyczna będzie zwiększać grubość swoich ścianek, oczywiście w granicach odkształceń sprężystych, jednak znacząco zwiększa to wytrzymałość takiego elementu na zerwaniu. Kolejną różnicą materiałów auksetycznych w stosunku do materiałów konwencjonalnych jest sposób ich wyginania się. Klasycznie, gdy będziemy zginać cienką płytę, uformuje ona kształt podobny do siodła. Natomiast materiał auksetyczny będzie w analogicznej sytuacji wyginał się w kształt takiej kopuły, jak pokazano na rysunku. Czasem może to być pożądany rodzaj deformacji, ponieważ możemy wytworzyć taki wypukły element, który w wyniku procesu formowania będzie charakteryzował się relatywnie niskimi naprężeniami wewnętrznymi. Inną cechą auksetyków jest ich zdolność do tłumienia drgania. Po prawej stronie widzimy wykresy pochodzące z artykułu panów Rudzene i Skarpy, które pokazują natężenie pewnych częstotliwości drgań mierzone w różnych kierunkach dookoła materiałów. Widać, że w przypadku materiałów auksetycznych w pewnych kierunkach drgania w ogóle nie są przewodzone przez te materiały. Stąd takie materiały bardzo dobrze będą nadawały się do różnych zastosowań wygłuszających. Ale czy takie materiały istnieją i jeżeli tak, to gdzie ich szukać? Na początku lat 80. ubiegłego wieku pojawiły się badania na temat struktur zaproponowanych przez Kołpakowa, później dalej rozwijanych przez Almgrena. Zaproponowali oni modele prętowe, które połączone w pokazany sposób utworzą strukturę, która będzie miała ujemny współczynnik Poissona. Widzimy, że jeżeli ściśniemy pokazaną strukturę z góry na dół, to te szare pręty zadziałają jak nożyce i spowodują, że struktura zwęzi się w kierunku poziomu. Pod koniec lat 80. w Stanach Zjednoczonych profesor Lakes zastanawiał się nad tym, jak wykorzystać pokazany wcześniej mechanizm w mniejszej skali. Zauważył, że piana poliuretanowa, taką jaką spotykamy w materacach czy obiciach foteli, ma podobną strukturę, ale nie wykazuje własności auksetycznych. Gdy ją ściśniemy, włókna wewnątrz zaginają się, tworząc taki efekt nożycowy, jednak gdy przestajemy ją ściskać, wraca do stanu podstawowego. Szukał on sposobu, jak zamrozić tą pianę w takim zdeformowanym stanie. Wpadł na pomysł, że jeżeli podgrzejemy ją do momentu, aż jej włókna staną się plastyczne w takim zdeformowanym stanie, a następnie szybko ochłodzimy, okaże się, że te zmiany struktury będą trwałe. Okazało się, że po takim zabiegu piana na stałe zachowała swoją ściśniętą strukturę i wykazywała własności auksetyczne. Tak powstał pierwszy materiał stworzony przez człowieka wykazujący ujemny współczynnik Poissona. W tym samym okresie polski naukowiec profesor Krzysztof Wojciechowski, który jest również pracownikiem w naszym instytucie, sformułował i rozwiązał pierwszy termodynamicznie stabilny model złożony z 6-atomowych molekuł, pokazanych tutaj na rysunku, zaznaczonych czerwonym kolorem. To jest taka pojedyncza molekuła złożona z 6 atomów,
rozmieszczonych na wierzchołkach sześciokąta. Pokazał on, że taki model w dwóch wymiarach, czyli taka pojedyncza warstwa, będzie wykazywał ujemny współczynnik Poissona. Za pomocą symulacji komputerowych pokazał, że ten efekt można znaleźć na poziomie atomowym. Samo słowo auksetyk, tutaj mamy pokazaną pisownię w języku angielskim, zostało zaproponowane na początku lat 90. przez profesora Evansa i zostało zaczerpnięte z greckiego słowa auksetikos, oznaczającego ten, który rośnie, ten, który się rozszerza. Dziś jest ono powszechnie stosowane do określania materiałów z ujemnym współczynnikiem Poissona. Od czasu tych przełomowych badań naukowcy zaczęli poszukiwać takich efektów w przyrodzie, ponieważ skoro są możliwe, to powinno dać się je zaobserwować. I tak w 1998 roku zespół pod kierunkiem profesora Bauchmana odkrył, że aż 70% kryształów metali kubicznych, m.in. lit, sód, potas, miedź, żelazo, złoto czy srebro, mają kierunki, w których można zaobserwować własności auksetyczne. To znaczy są częściowymi auksetykami. Pokazana tutaj struktura osymetrii BCC, czyli zbudowana z atomów tworzących sześcian oraz jednego atomu wewnątrz tej komórki, demonstruje źródło tego efektu. Jeżeli będziemy rozciągać tę strukturę, przykładając siłę do atomów 2 i 4, oddziaływania międzyatomowe spowodują, że atomy 1 i 3 zbliżą się do siebie, w wyniku czego atomy na poprzecznej przekątnej, oznaczone jako 5 i 6, będą rozpychane. I to jest właśnie źródłem efektu auksetycznego w takiej strukturze. Mówiliśmy na początku, że współczynnik Poissona zależy zarówno od kierunku przyłożonej siły, jak i kierunku pomiaru. Możemy wyliczyć sobie te wartości dla różnych kierunków przestrzeni trójwymiarowej. Jest to jednak tak duża liczba danych, że pokazanie ich wszystkich jest bardzo trudne. Na tym wykresie widzimy jedynie ekstremalne wartości współczynnika Poissona dla wszystkich możliwych kierunków przyłożenia siły deformującej. Kąty teta i fi w płaszczyźnie wykresów oznaczają kąty azymutalne i biegunowe, określając nam jednoznacznie kierunek działania siły. Czyli każdy z tych punktów na płaszczyźnie jest osobnym kierunkiem, w którym deformujemy dane ciało. Natomiast kolorowe powierzchnie to odpowiednio minimalny, ta na dole, oraz maksymalny współczynnik Poissona dla danego kierunku. Kolor powierzchni w danym punkcie pozwoli nam oszacować wartości współczynnika Poissona w danym miejscu, czyli dla danego kierunku. Pomiędzy tymi płaszczyznami znajduje się całe spektrum wartości pośrednich, jak pokazuje wykres na rysunku C. Ta zielona krzywa. Punkty B' i B' to jedynie dwie ekstremalne wartości należące do pokazanych powierzchni. Tutaj mamy również odłożone je na tym wykresie. Na dole po prawej stronie widzimy inny sposób, w jaki możemy pokazać te same dane. Są one wykreślone we współrzędnych sferycznych. Dzięki temu bardzo dobrze widać symetrię tego układu, a dodatkowy podział tych powierzchni pozwala wykreślić ich części w różnej skali, pokazując szczegóły, które byłyby inaczej nie tak łatwo zauważalne. Tu od lewej mamy powierzchnię maksymalnego współczynnika Poissona. Dwa rysunki po prawej przedstawiają dodatnią część minimalnego współczynnika Poissona oraz ujemną część współczynnika Poissona.
Warto dodać, że symetria kubiczna jest najprostszym z możliwych przypadków. Pozostałe symetrie będą miały bardziej skomplikowane powierzchnie. Te przełomowe badania, o których wspomniałem i których wyniki opublikowano pod koniec ubiegłego wieku, niezwykłe własności materiałów austenitycznych oraz możliwości potencjalnych zastosowań zainspirowały duże grono badaczy do zaangażowania się w badania tych materiałów. Ich liczba stale rośnie, a od 2004 roku prawie co rok niektórzy z nich spotykają się na konferencjach poświęconych właśnie auksetykom. Ze względu na pandemię ostatnie takie spotkanie miało miejsce w 2019 roku w Polsce i nasz instytut był organizatorem tej międzynarodowej konferencji. Aktualnie prowadzone badania można podzielić na badania eksperymentalne, gdzie próbuje się wytworzyć nowe auksetyki lub poszukuje się takich właściwości w istniejących materiałach bądź kompozytach. Oraz badania teoretyczne, gdzie za pomocą symulacji komputerowych testuje się różne modele w poszukiwaniu własności auksetycznych lub formułuje nowe modele, które takie własności będą wykazywać. Tutaj widzimy jeden z kanonicznych modeli auksetycznych, czyli tak zwaną strukturę reentrant zaproponowaną na początku lat 90. przez profesora Evansa. Jest stworzona na bazie zwykłej struktury heksagonalnej, takiej jak na przykład struktura grafenu, ściśniętej tak mocno, że jej komórki stały się wklęsłe. W tym przypadku próba rozciągania takiej struktury w jednym kierunku będzie owocowała rozpychaniem się pozostałych węzłów sieci w kierunku prostopadłym. Innym dobrze znanym modelem jest model rotujących sztywnych elementów, czy to kwadratów, czy trójkątów. Gdy odpowiednio ze sobą połączymy takie elementy, możemy uzyskać strukturę auksetyczną. Jak widać, taki płaski model możemy również wykorzystać do stworzenia struktury trójwymiarowej. Zaproponowano również tkaniny auksetyczne. Jeżeli wytworzymy materiał, w którym grubsze i elastyczne włókna opleciemy cienką, nierozciągliwą nicią w pokazany sposób, to gdy naprężymy tą cienką nić, ona zdeformuje te elastyczne włókna i cały materiał rozszerzy się w płaszczyźnie poprzecznej. Na dolnych zdjęciach widzimy realizację praktyczną tego modelu. Warstwy grafenowe, jak wspomnieliśmy już, mają strukturę sześciokątną, więc same z siebie nie wykazują auksetyczności. Jednak badania prowadzone również przy dużej współpracy polskich badaczy pokazały, że gdy wprowadzimy do sieci grafenu odpowiednio dużą liczbę defektów, czyli odpowiednio dużo atomów usuniemy z tej sieci, płaszczyzna grafenu ulegnie pofałdowaniu, a taki pofałdowany grafen już wykazuje własności auksetyczne. Ten efekt możemy sobie spróbować sami w domu za pomocą pogniecionej kartki papieru. Jeżeli zaczniemy rozciągać taką pogniecioną kartkę papieru, zagięcia zaczną się prostować i papier w kierunku prostopadłym do rozciągania zacznie się rozszerzać. W powietrzu jest to trochę trudne do zademonstrowania, ale każdy z nas może sobie taki eksperyment wykonać na stole, gdzie łatwo będzie zauważyć, że ten efekt występuje. Jest to jeden z najprostszych modeli materiałów auksetycznych. Tu widzimy przykład badań modeli atomowych z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Na rysunku mamy przedstawioną strukturę kubiczną o symetrii regularnej, te zielone cząstki, z której usuwamy pewną liczbę cząstek i zastępujemy je cząstkami o innych rozmiarach. Tutaj te czerwone. Okazuje się, że jeżeli wybierzemy te cząstki w taki sposób, że utworzą nanokanał,
to uda nam się bardzo mocno obniżyć współczynnik Poissona w pewnych kierunkach dla tej struktury. Zmiana kształtu tego niebieskiego wykresu pokazuje również, że zmianie uległa symetria naszego modelu. W tym przypadku symetria zmieniła się z kubicznej do tetragonalnej. Symulacje komputerowe pozwalają nam względnie szybko badać wiele różnych modyfikacji. Tutaj widzimy, jak zmiany średnic cząstek w wybranej warstwie krystalograficznej wpływają na własności sprężyste badanego modelu. Celem jest oczywiście poszukiwanie takich modyfikacji, które najmocniej obniżą nam współczynnik Poissona oraz zrozumienie i pokazanie mechanizmów ich działania. A gdzie w rzeczywistości znajdziemy materiały auksetyczne? Okazuje się, że oprócz wspomnianych już pian poliuretanowych oraz zdefektowanego grafenu, efekt auksetyczny możemy zaobserwować również w takich materiałach jak alfa krystobalit, to jest minerał z gromady krzemianowców. Wspominałem już o kryształach regularnych. Tutaj mamy szerszą listę pierwiastków, które znamy ze szkoły, a które również są częściowymi auksetykami. Ponadto okazuje się, że w materiałach biologicznych, w układach biologicznych jesteśmy w stanie również znaleźć takie własności auksetyczne. Okazuje się, że skóra ma takie własności. Podejrzewamy również, że tkanki kostne również. Tworzywa sztuczne, na przykład politetrafluoroetylen, popularnie zwany teflonem, z którego wykonuje się na przykład Gore-Tex. Tutaj poniżej mamy zdjęcie z mikroskopu przedstawiające strukturę tego materiału oraz model wyjaśniający, skąd wykazuje takie właściwości. Niektóre typy papieru, ze względu na swoją również włóknistą budowę, również wykazują własności auksetyczne. Ogólnie materiały na bazie włókniny można również wykonać w ten sposób, że będą wykazywały takie własności. Do czego możemy zastosować takie materiały? Możliwości jest bardzo wiele. Począwszy od takich oczywistych, wykorzystujących zwiększenie twardości materiału w roli dodatkowej ochrony. Tu na przykładzie jakichś zastosowań militarnych, ale nie tylko. Tu mamy przykład badań mających na celu sprawdzenie, czy takie duże konstrukcje płytowe o własnościach auksetycznych będą sprawdzały się jako falochrony, chroniąc różnego rodzaju konstrukcje morskie przed naporem wody. A konkretnie, czy uda się poprawić żywotność i trwałość takich barier ochronnych? Widzimy tutaj, że zapora auksetyczna, ta po lewej stronie, wykazuje dużo mniejsze naprężenia wewnętrzne wywołane naporem wody. Można zatem oczekiwać, że takie konstrukcje będą dłużej spełniały swoje zadania. Tu widzimy zdjęcia trzech materiałów kompozytowych. Mają wspólną bazę, do której dodano włókna z materiałów o współczynniku Poissona bliskim 0. Jest to rysunek A. Ujemnym na rysunku B oraz dodatnim na rysunku C. Widzimy, że po rozerwaniu takiego materiału uszkodzenia są ograniczone najmocniej w przypadku kompozytu zawierającego dodatek auksetyka. Wykorzystanie auksetyków możemy również wyobrazić sobie w zastosowaniach medycznych do inteligentnego dozowania leków. Tutaj propozycja plastra lub bandaża nasączonego jakąś substancją leczącą. Po przyklejeniu takiego bandaża, jeżeli wystąpi opuchlizna w danej części ciała, plaster rozszerzy się i na zasadzie sita
w pewnym momencie uwolni środek leczniczy. W momencie, gdy opuchlizna ustąpi, środek przestanie być dozowany. Są również pomysły zastosowania tego efektu w mikrokapsułkach zawierających lek. Taka kapsułka wprowadzona do organizmu uwalniałaby lek na tej samej zasadzie w pewnych ściśle określonych warunkach fizykochemicznych, dostarczając substancje lecznicze dokładnie do miejsca, gdzie są niezbędne, zamiast rozprowadzać je po całym organizmie. Bardzo zaawansowane już badania prowadzone są w kierunku zastosowania stentów ze struktur auksytycznych do udrażniania i wzmacniania żył. Duża grupa z Malty jest zaangażowana w te projekty. Po prawej stronie widzimy grafikę na bazie rzeczywistego zdjęcia z operacji naprawy mitralnej zastawki serca, gdzie użyto wzmocnienia posiadającego rdzeń auksytyczny. Jest wiele pomysłów na zastosowanie materiałów auksytycznych w sporcie, zarówno jako elementy ochronne w różnego rodzaju kaskach bądź ochraniaczach, ale również w technologii obuwia. Niektórzy producenci starają się wykorzystać najnowsze wyniki badań dla poprawy komfortu chodzenia. Również w meblarstwie możemy znaleźć zastosowania dla struktur auksytycznych. Tutaj na przykładzie stołu, który wykorzystując efekt rotujących figur, będzie mógł w pewnym zakresie rozszerzać się lub zwężać w zależności do aktualnych potrzeb. Tych pomysłów na zastosowanie materiałów auksytycznych w przyszłości będzie na pewno więcej. Podczas tego wykładu niestety nie udało mi się omówić wielu innych modeli i aspektów związanych z tymi materiałami. Jest to stosunkowo młoda dziedzina, która bardzo szybko się rozwija. W niedalekiej przyszłości możemy oczekiwać jeszcze wielu ciekawych wyników badań. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę.